Dlaczego kontener jest bezpieczniejszy od zwykłego procesu? Bo ma mniej plików, może być nawet tylko jeden. Bo łatwo zaktualizować aplikację w kontenerze i szybko podmienić wadliwe, podatne na atak części. Nie to co tradycyjne serwery, gdzie jest to uciążliwe i dłuższe. Bo w końcu to izolowany proces, nawet jak uruchamia proces na prawach roota, to normalnie byłoby to dość duże ryzyko. Taki proces mógłby sporo namieszać, uzyskać dostęp do wszystkiego na danym serwerze, ale przez izolację niewiele zobaczy, bo będzie widzieć tylko swoje procesy. Dodatkowo domyślnie taki proces nawet na koncie roota może i tak mniej. Te dodatkowe uprawnienia pochodzące od roota są mu w dużej części odebrane. To już teraz wiesz, kontenery są bezpieczniejsze, a ty potrzebujesz tylko umieszczać swoje aplikacje w minimalnych obrazach i uruchamiać je oczywiście na Kubernetesie.